Czeka to też dobra opcja. Super, dostałem jaja. Nie spodziewałeś się tego! O nie, on stanął na środku. Tak, po prostu się zatrzyma. Podoba się seria? Zostaw suba, łapę, komentarz. Wpadnij też na G2 Instagram, Discord. Linki macie w opisie pod filmem. Dzięki. Johnny. No mega rampa, dobra, to mi się już odechciało. Znacie jakiegoś Johnny'ego? Johnny? Silverhand. Nie no, mega rampa to nie gram. Versus Michael to Jordan. Nie gram. MJ? Michael Jackson? Who's your president? Dobra, Michael Jordan. Michael Jordan. Where are you from? Oh. England, America. Oj, tak. Oj, ten dominator nie jest tutaj najlepszy. Ożysz ty. Kurde. Ciekawie. Ja dalej żyję. To mnie. Startuję. O nie, ale nie. Wypadnę, wypadnę. No nie, na koniec. A ja lecę. Ajajajajajajajaj, nie miło. Nie, tu są samoloty. No znowu na silnik. Na kurde ten. Paliwo. Który paliwo zrobił? Damianek. Okej. Ja też. Mam nadzieję, że zawodnik z pierwszej pozycji będzie walony na łeb. Okay. Jak się lata samolotem? Jak najszybciej myślę. Dzięki za tego protipa. Proszę bardzo. A czy wiedziałeś, jak latać samolotem? Stanę, nie? Trafiłem, nie GTA Online? No, na sorcach nagraj. Gościu, tak o, specjalnie dla ciebie. Wiedziałeś, jak latać samolotem GTA 5? Czy wiedziałeś, że jeżeli nie masz klawiatury numerycznej, możesz przypisać klawisze pod inne? Wow. Plus jeden. Czy wiedziałeś, że GTA 5 można latać samolotem? Czy wiedziałeś, że pierwsza osoba lecąca może dostać samolotem na łeb? Jest dla ciebie. O, dostałem właśnie samolotem. Dało się. O kurde, co? Okej. Czy wiedziałeś, że samolotem można uderać inne osoby? Czy wiedziałeś, że jak odpalisz F1, to możesz później powrócić do tych nagrań? Czy wiedziałeś, że jak nagrasz film w GTA, możesz go później pooglądać na swoim komputerze? No way! Dobra, który tutaj jest samolocikiem? O kurcze. Okay. Ale wydupiłem szale. Przynajmniej Humvikiem lecimy. O nie, Humvik nie jest wcale taki miły. No właśnie. Nie ładnie. Leciało. Mi tak średnio na ten moment. Okej. Zależy, czy się odbije, czy się nie odbije za moment. Jak się ustawisz dobrze, to będzie gej. Weźcie się nam powybijajcie na boki. To Damian Deblułek ma już auto więcej? To leci. Leci. O kurde. Jest taka szansa. No. Ale jaja. Kto tu spadł właśnie na czwartym? A mi się wydaje, że Bombel to tak samo jak Damian Deblułek ma. By the way. Czemu tu jest to tutaj? Dobra, kto leci teraz? Samochodem jedzie. Nieźle, Bombel. Ja cię wiem. Ale punkt zdobyłem, to o co ci chodzi? Nie, już przepieczone. Tak, po prostu się poznać czas. Czym jedziesz, Damian? Taki jesteś? Motocykl jakiś. Co? No. Już motocyklem? Tak. Faktycznie no nie, jest no ja cały się nie daję, ja się nie daję, nie? Dobra, jak ktoś ma samolot, niech po prostu Damianka tam pierdyknie. Walnie. Ładnie. Dobra, damy radę. Damianka. Elo. Trzymaj się ramy, to się nie posramy. Oj, spadłem. Gratulacje, trzymałeś się ramy najwidoczniej. Gratulacje, użytkowniku. A żebyś wywalił się tym motocyklem, chłopie, i nie dojechał teraz do punktu. No, cóż, tego ci życzę ja, dechogaty. Nowy iPhone 6S. Dzięki. Samolot już, dobra. Gdzie ty jesteś tym samolotem? Chodź. Jakim cudem ty jesteś do przodu jeszcze tym samolotem? Niby. Normalnie. Ja nie wiem, jak on jeździ, ty. Cheater. Cheatuje na pewno. Dobra, on ma taki niebieski samochód, suwika. Myślę, że w miarę prosty do palnięcia. Nie. Policyjny nie. To jest? Zleciałem. Ale policyjny? A w ogóle przed nami a, policyjny Granger jakiś? Art z Fina NJ-ka. Tak. Fajny. O. Dziękujemy za twą ciekawostkę. Tu ja mam! Nie w tego, tu jestem, elo. Jestem bo czwarty. Tu miałeś checkpoint. A pierdziele, gdzie on jest? No. Dobrze, bardzo dobrze. Palić go na łeb. O, bere i zdanam Heblułek. Jedzie. Będzie zjeżdżał teraz z rampy. Zjeżdżam właśnie. O, ale dostanę. Nice.
wyrzucił mnie. No, ładny. Policyjny Granger, let's go! Jazda! No nie, ładowanie długie. O. Zdobywamy pierwsze miejsce teraz. F1, już naciskam. Już naciskam F1. Wiedziałem, że tak będzie wyglądać. Jestem czwarty, także ja teraz tylko atakuję. To jest magiczna formuła, którą kiedy wypowiesz, jabol w ciebie wlatuje. No ja wyleciałem też właśnie w tym momencie, dobra. Ale w jedynka przynajmniej. Kurde, już nie złapałem. Ajajaj. No. Ja to kontroluję, lecę. Oh shit. No i dobra. Wleciał. Ale lecisz. Niemiło. Ty, żebyś mnie zaraz nie przeleciał, raczej potrącił. Nie ma zamiaru. Bąbel nie jest z tych właśnie, jak coś, także... Nie. O, dobra. Achowanko mam. Kurlam się. Ja tu bym powiedział kilka fajnych słów, ale... Wątpię, żeby to było fajne na YouTube'a. No to, to dobrze, dobrze, że myślisz o YouTubie, bardzo dobrze. Powiem tak, miłość ojczyźnie. I drugiemu mężczyźnie, proste, no, oczywiście. Tak, no. To jest, myślę, że dobra, to jednak, zwykła, patriotyczna... To ja będę zaczynał ty do końca, będziesz mieć dobre czy niedobre tak, na YouTube'a. Dokładnie, to, ale to jest naturalna kolej rzeczy, taka patriotyczna ten... Nie będę tego kończył. Dobra, nie, bo to ktoś z was był. Dobra, ale to nie jest teleturniej, kończymy słowa od Bąbla, okej? Okay? Także... Raz wyszło, nie musimy tego powtarzać. No teraz go nie strącicie raczej samolotem. I to nie jest wyzwanie dla was rzucone, jedzie czeburkiem. Nie czeburkiem, przepraszam, czernobogiem. Czernobogiem. Nie. Jedno i drugie się zaczyna na czy. Tak. O nie, weź tak skręć w lewo, Damianek. Samolotem? Co? Nie, czekaj, to jest pierwszy, no Damianek. Ja, no. Damianek jest pierwszy. O. Ciężko tym będzie jechać ogólnie. Tak. No powiem tak, to nie jest łatwy pojazd do zjazdu. O, to prawda. Kontra. Szczególnie jak skaczesz jeszcze. O kurcze. Dobra. Ja za bardzo sobie skoczyłem. Stało się. Chociaż... No nie, no ja się nie nadaję po prostu, no ja nie wiem. Okej, przejechałem. Dobra, robię free 60 tutaj tym samochodem. No. Tym pojazdem raczej, przepraszam. No. A ja bym zobaczył bardzo chętnie więcej wojskowych pojazdów w GTA. Także jakiś czołg taki fajny bym zobaczył, może jeszcze więcej pojazdów. Może kolejne jakieś rakietki ciekawe tego typu. A ja już się mogę domyślać, dlaczego jestem akustyczny. Ponieważ dokładnie, szkoła muzyczna, te sprawy. Musiało się to na tobie odbić w jakiś sposób. No niestety no. Ja przez tydzień nie wiedziałem, o co z tym chodzi. Ciężkie życie audiofila, no co mogę powiedzieć. A wy wiecie, o co z tym chodzi? Byłeś kiedyś akustykiem w ogóle? Pracowałeś jako akustyk? Niestety nie. A ja chciałbym. Ja pracowałem. Mam ziomka, który pracuje właśnie jako akustyk i to jest fajna pucha. Ja pracowałem, ale za darmo, że tak powiem. No trzeba było pomóc. To się robiło za akustyka w szkole, chociażby. U mojej mamy, bo trzeba było jej pomóc w robocie, jakieś nagłaśniać, przygotowywać wszystko, poogarniać. Ale wtedy zazwyczaj to się robiło parę rzeczy, jednocześnie się nagrywało na przykład przedstawienie, nosiło się wszystkie rzeczy. Oczywiście, że tak, to jeszcze oczywiście właśnie ogarniałeś wszystko jak akustyk po prostu, więc... Dobra, który tam jest pierwszy? Czym jedzie? To ja lecę samolotem. Leci samolotem, no to tylo. Ominąłem cię, gościu. To tylo. Ty! Co się stało, Damianek? Wyleciałem, już dwa razy. No trzeci? Nie, teraz nie wyleci. Okej, to klasycznie. Ojdź. Takie palnięcie, ojdź. Leciutkie. Ojdź. Poszło. Ojdź. Ojdź. O, no to... Ojdź! Ty, ale ja też dostałem! Palnął też mnie jednocześnie, więc... Wiesz, nie można mu powiedzieć, że do końca źle to zrobił. Tak, dokładnie. Że źle zagrał, no. Czysty skill. To był skill po prostu. O co ci chodzi? A co, bo ty nie jesteś pierwszy, przepraszam. 100% skill był. To nie tak, że jak lecę samolotem, to klikam w ryjakiem. Jedziesz teraz z Alfą Romeo Giulią, Hogaty. Istnieje taka... Istnieje takie prawdopodobieństwo, no. Graniczące z pewnością. Jeju, ten samochodzik jest tak piękny. Mówisz? Podoba ci się? Jest mega fajny, w sensie w realu se zobaczę, jest tak przepiękny. No ale Alfa... Jej, a czy silnik Fiata spoko? Ale Alfa...
No i co z tego? Chociaż przód, no dobra, przód jest ładny nawet. W realu ładny. A to alfa to nie jest o alfie to powiedzenie, że to z lawety nie zjeżdża? Tak, tylko zależy jaki silnik. Zależy jaki silnik, jeżeli chodzi o Twins Marki i o TS. Twins Mark to kurde... Taka magia. Położyć silnik Twinspark, który ma dwie świece, z czego jedna kosztuje... Ile tam kosztowała? Z kilka... No, dosyć mało, a druga pięć chyba pięć dych. Pięć tak, nie no, nie wiem ile, nie pamiętam. Ile? No jedna z 5 zł, druga z 50, no stary. Rozumiem. No tak, a tam masz pod tego, tam masz w sumie 8 świec na 4 cylindry. Dobra, bo wy jesteście znawcami. Samochodowymi oczywiście i widzowie na pewno są znawcami. To ja się zapytam, słyszałem ostatnio w szatni na siłowni taką rozmowę innych użytkowników siłowni, którzy mówili, że mają dużo koni w samochodzie. Tak bardzo dużo gość mówił i powiedział coś na zasadzie, że on ma taki samochód, że musi przynajmniej tam, nie wiem, czy raz na tydzień, czy raz na miesiąc musi te ponad 200 na autostradzie zadupcyć trasę Przemyśl Rzeszów, że, no, żeby samochód dobrze działał. Żeby przypalić silnik. Po prostu turbinę ma taką, że trzeba ją przewietrzyć, że tak powiem. Okej, okay. Dobra, ale czy to jest... No ja wątpię, żeby twórcy przewidzieli coś takiego, że hej, musisz jechać jakby w sumie z nielegalną prędkością. Nie, to chodzi o to, że jak trzymasz silnik na niskich obrotach, to wtedy tam się zbiera... Okay. Nie pamiętam co, chyba nagar to był. Nagar. No właśnie mówię, że musi na niskim biegu lecieć w ogóle chyba. I... Nie, właśnie to powinno się przekatować samochód, bo na niskim biegu się to zbiera. Okej, okay. Chyba tak mi się wydaje. Dlatego ja w Hondzie cały czas na odcinie lecę. żeby mieć pewność, że się nie nazbiera. No odciny. A przy okazji dłuższa trasa dla takiego dieselka to też dobra opcja. Super, dostałem jaja. Nie spodziewałeś się tego. O nie, on stanął na środku. Tak, po prostu się zatrzymał. O no i teraz, za późno. O. W sumie też się nie spodziewałem tego. Ale się woda. Ej, działa! Drugi raz zadziałał, zatrzymałem się i mnie nikt nie trafił. Nice, podoba mi się ta taktyka, bardzo dobra, bardzo dobrze zadziałała na was, chłopaki. No to co? Ja bym jechał takim autem, którym nie staniesz w miejscu. Tego ci życzę. Okej. Okay. Ja ci życzę, żeby Golfik ci palił litr mniej paliwa, nie? Tak, z całego serduszka. Na razie nie jest źle, no nie, no powiem wam tak, no ja na tyle często nie jeżdżę, ani dużo, że tam w sumie powiedziałbym bez różnicy większej. Tak się w dupie przewraca, ale tam bez różnicy. No właśnie, wiedziałem, że to tak będzie zaraz. W dupie się przewraca, chłop po prostu jeździ, tankuje i tyle. No będę musiał zatankować niedługo, także... No nie, normalnie. Może aż założę Polak? Nawet... Polak nie narzeka na ceny paliwa, no jest, on tam 9,8 leje, się nie przejmuje. Nie, no jak Polak, 9,5 tak tylko, nie to 9,8, proszę cię. Bez przesady, aż tak bogaty nie jestem. A słyszeliście to, że te E10 ma psuć silniki? Jak? No kurwa właśnie, nie wiem sam jak. Stand XA21 Cup. No dobra, to wziąłem dobre. Ktoś widzę T20, ktoś widzę... No właśnie, ja wziąłem T20. Jakiś sułtan. Ja o magię. Aha. Albo coś. No to dobra. Okej. Okay. Kto ma ten biały samochodzik taki przerobiony? Ja. A, okej. Okay. Wszystko jasne. Ale patrz jak lecisz, ty masz szybki samochód na prostej. O kurde. Ale się kamera. No. Kamera niepocieszająca na ten moment. Okej. To tykowy się włączył, nie? Tak. Ale. Okej. Kto tym żółtym był? Słab checkpoint. Dobra, jest. Macie? Jazda. Mamy. Dobra, nie. Jedziemy spokojnie, wszystko jest pod kontrolą. Jazda, jedziemy szybciej. O kurcze, pieczone. Jednak nie tak pod kontrolą wszystko. Jabol! Dostałem pęd. Nie do końca. A nie źle, szybko się wyrobiłem. Dobra, gonimy cię, gościu. Nie czuj się tam za swobodnie z przodu. Jadę po ciebie. Damianek.
Tak przywaliłeś u mnie trochę. Tak nie. Dobra, no szkoda, to jest to szkoda. 21 kap, to nie powinniśmy jechać właśnie i co. No ja jadę. Aha. To może też powinniście jechać X21. Miałeś ciężki wybór. Miałeś wybór samochodu. Miałem wybór. No i podjąłeś inny wybór jakiś. No podjąłem zły wybór, tak. Błędnie wybrałeś, na to wychodzi. Nie, mam wrażenie, że na tym pierwszym miejscu to ja tracę tę prędkość tylko. No? I że mnie jakiś ziód bąbel za moment wyprzedzi. Najgorzej, jak się jakiś bąbel wyprzedza. No to prawda. Ja rozumiem, jeszcze Jabol, Damianek jak mnie wyprzedzi, a tu bąbel. Kurczę. Tak, to nie. Ja z podwórek. Jak to tak można? Dobra. O kurczę. Dobra! Serio? Serio? Dobrze, bardzo dobrze. Dobrze, dobrze. Tak trzeba, tak trzeba, bąbel. O! Walka jest do pierwsze miejsce, stary, tu już meta jest. Ty gadasz, a no tak. No co za... Jakbym cię nie palił, to byś wygrał. Zrobiony.